Radio Impuls. W dzisiejszym programie Co w regionie zajrzymy po raz kolejny do świata wolontariuszy. Tych, którzy zaangażowali się w pomoc dla mieszkańców Ukrainy. Przy okazji angażując kolejne osoby i całe organizacje, nie tylko te lokalne. Mateusz Grzegorczyk, witam Was serdecznie i chciałbym przedstawić naszego dzisiejszego pierwszego gościa w naszym programie. Pana Cezarego spotkałem w Puławskim Zespole Szkół Technicznych podczas prezentacji jego filmu, w którym przedstawił to, co zobaczył podczas podróży po wschodniej części Ukrainy. Posłuchajcie. Witam ponownie, bo już spotykamy się w Radiu Impuls po raz kolejny. Nazywam się Cezary Świdziński, jestem założycielem grupy Pozytywnie. Spotkaliśmy się w szkole Zespół Szkół Technicznych w Puławach. No i naszym celem było przekazanie młodzieży, jak wygląda teraz Ukraina, jak wyglądają nasze transporty. Chcieliśmy po prostu młodzieży przekazać jak najwięcej informacji, żeby zobaczyli na własne oczy, jak to wszystko wygląda. Pan spotkał się z grupą uczniów po raz kolejny. Powiedział pan bardzo taką ważną rzecz. Mniej bał się bomb niż tego spotkania. Oglądaliśmy też film, który pan też komentował. Czy taki film odda te emocje, które wtedy towarzyszyły panu na miejscu? Nigdy. To tak jak obejrzeć mecz w telewizji, a na żywo to jest zupełnie co innego po prostu. No nie da się tego opisać. Nieraz płakałem. Tego na zdjęciach nie ma, ani na filmach, bo specjalnie nie pokazywałem, ale ludzie mi płakali. Ja już nie będę się powtarzał w tych ramionach i tak dalej, bo już na wcześniejszym wywiadzie o tym mówiłem, prawda? Ale emocje po prostu towarzyszyły nam na każdym kroku. I to, co przywieźliśmy i zobaczyliśmy, to zostało na zawsze w nas. Dlatego mamy tą motywację, żeby pomagać. Ale bez pomocy innych tego nie damy rady. No bo takie transporty nie dość, że kosztują, to jeszcze trzeba tą pomoc humanitarną jakoś załatwić. Dlatego zwracamy się z prośbą, między innymi tutaj pan dyrektor, myślę, że damy radę, panie dyrektorze, i uzbieramy na tę kolejną naszą podróż. Mówił pan też o pomocy, dosyć nie tyle, że ciężko, ale trzeba spełnić pewne warunki formalne, żeby móc pomagać komuś tam na miejscu, tak. Na Ukrainie. Potrzebna jest fundacja, potrzebne jest miejsce albo organizacja, której się dokładnie, celowo pomoże. Jak to teraz wygląda? No wcześniej to wyglądało inaczej. Wcześniej to po prostu, ja już od początku wojny, prawda, kilka razy na początku wyjeżdżałem, no to na granicy nawet dokumentów nie chcieli. Każdy mógł przewieźć wszystko, ale czasy się zmieniły, dlatego że dużo pomocy humanitarnej gdzieś tam ginęło po drodze i rząd ukraiński się wziął za to i to całe szczęście. Dlatego wszystko jest sprawdzane teraz, co wiezie się, prawda? I musi być miejsce docelowe. Musi być po prostu jakaś fundacja, stowarzyszenie, które po pierwsze i to wywozi, i odbiera. Czyli i z naszej strony, i ze strony ukraińskiej. My, nasza grupa nie jest jeszcze fundacją, ale już od dawna się przymierzamy do fundacji. Jak zwykle, jak syłka za morze, ale kiedyś to zrobimy pewnie. Ale mamy tutaj w swoich szeregach mnóstwo fundacji, które nam pomagają. Z Zamościa, z całej Polski, prawda, podpieramy się różnymi fundacjami. Dużo pomaga nam Caritas Lubelski, tak samo z pomocą humanitarną. Chyba najwięcej korzystamy z Caritas Lubelskiego. Także w ten sposób. Też mówił pan, że na początku nie wiedział, komu pomaga. Liczył się moment wzięcia udziału w pomocy. Po prostu sam początek, sam start. Był pewien człowiek, który zainicjował niejako tą pomoc, która uruchomiła całą tak jakby machinę pomocy właśnie ze strony pana. Tak jak mówiłem, tak jak tutaj starałem się przekazać na tych filmach, to był mój pracownik, który w tej chwili już jest rok czasu, prawda, żona jego sama w domu, bo tam woziliśmy pomoc humanitarną, to tam w domach nie ma mężczyzn, tam są same kobiety i dzieci. I starcy, wszystko inne walczy. Ja mówię o tej Ukrainie takiej już tam dalej. Dlatego no, dzięki niemu, temu mojemu pracownikowi, chciałem pomagać, bo on tam był, pojechał na wojnę. Dlatego to się od niego zaczęło. Pomagałem mu. Do chwili, kiedy po prostu go nie powołali, on w tej chwili walczy, ale nasza siatka już tak się rozbudowała tutaj w Polsce i na Ukrainie, że już mamy tych wolontariuszy i tą pomoc możemy w różne ręce przekazać. Jeździmy też osobiście, ale też część pomocy przekazujemy. Przyjeżdżają do nas transportu. Akurat dzisiaj miał tutaj być koleżanka z Ukrainy, która w tej chwili pojechała do Krakowa po jakąś pomoc humanitarną. Po tym roku, kiedy nie wiadomo było, komu się tak na dobrą sprawę pomaga, już teraz poznał pan te osoby. Oczywiście. Nie tylko osoby, ale całe organizacje. Tak. Już teraz wiemy, dlaczego te dwa nasze wyjazdy były tak daleko, pod presją takiego ryzyka. Dlatego, że chcieliśmy zobaczyć, czy ta nasza pomoc dociera tam, gdzie trzeba i czy rzeczywiście tej pomocy potrzebują. Przekonaliśmy się, że tutaj w tych rejonach na zachód Ukrainy, bliżej Polski, no to ta pomoc jest niepotrzebna, a dużo pomocy też idzie tutaj. Tylko, że my po prostu tej pomocy nie udzielamy tutaj. Jeździmy osobiście tam do tych zniszczonych wiosek, daleko i tą pomoc, bo po prostu już wiemy, gdzie ją i komu dostarczyć. Dużo tak samo teraz pomagamy wojsku. Kiedyś tego nie było. Większość szło dla ludności cywilnej.
Nie wiem, skąd to się wzięło po prostu, ale tak jest, że tak pomagamy tak samo wojsku, tak. Siedzą w okopach, że jest zimno i tak dalej, mają zniszczone odzież mokrą, dostarczamy i różne rzeczy wojskowe, dostarczamy świece okopowe, generatory prądu, piecyki polowe. To wszystko im jest potrzebne. Jak często się powtarza, problemy nie ustają, nie kończy się też pomoc. O kolejnych formach wsparcia porozmawiamy już za chwilę. Radio Impuls. Wracamy do naszego programu Co w regionie. Przed chwilą rozmawialiśmy z Cezarym Świedzińskim, założycielem grupy Pozytywni, która angażuje się w pomoc mieszkańcom wschodniej Ukrainy. W tej części programu o niedawnym spotkaniu w Zespole Szkół Technicznych w Puławach opowie dyrektor Henryk Głos. Natomiast o pomysłach na pomoc wojskowym powie Andrzej Mitruczuk. Żeby pomoc się udała, trzeba się bardzo mocno zaangażować. Zaangażowali się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Panie dyrektorze, jak bardzo służy takiej świadomości tego, co się dzieje na Ukrainie, właśnie to spotkanie zainicjowane przez pana Andrzeja Mitruczuka i przez pana Cezarego? Szkoła to nie tylko edukacja, ale i wychowanie. Właśnie w kierunku działań wychowawczych podejmujemy różnorakie działania pomocy charytatywnej. I to z tego wynika, że chcemy pomagać, a pomagamy zarówno naszym uczniom, naszym rodzicom z okazji świąt czy z innych okazji. Nasza działalność była również widoczna w pierwszych dniach czy tygodniach wojny, czy tutaj w Markuszowie, czy tu na miejscu. Widząc to, że ta pomoc troszkę osłabła, a potrzeby nie zmalały, a nawet chyba są większe niż na początku i inaczej trochę skierowane w innym kierunku. Chcieliśmy podjąć współpracę i akcję przygotowania produktów, które są w tej chwili najbardziej potrzebne. Jesteśmy szkołą, która kształci 850 uczniów, prawie setka nauczycieli i pracowników administracji obsługi. Ja tak sobie liczę, że chociażby połowa przyniosła po tym przysłowiowym makaronie, czy kaszy, czy czymkolwiek. Z tych produktów żywnościowych to uzbieramy dużą porcję pomocy i którą z przyjemnością przekażemy, no bo my nie mamy takiej możliwości, żeby gdzieś przekazywać już bezpośrednio potrzebującym. Dzięki tutaj pomocy pana Andrzeja Mitruczuka spotkaliśmy panów z tej grupy i no myślę, że te dwa spotkania, które odbyliśmy, to znaczy nasza młodzież odbyła z panami, jak najbardziej podniesie świadomość tego, co się dzieje na Ukrainie. Bo przekaz taki osobisty, bardzo osobisty i taki dosyć emocjonalny, to jest inaczej niż to, co się dzieje w telewizji, bo to telewizja rządzi się swoimi prawami, a my tutaj usłyszeliśmy jak gdyby z pierwszej ręki, jaka jest potrzeba, jak to wygląda, co jest przede wszystkim potrzebne. Myślę, że odzew będzie znakomity, bo naszą młodzież mamy taką, że rzeczywiście jest na potrzeby drugiej osoby bardzo wrażliwa. I mam nadzieję, że dzięki panom tutaj jeszcze tą wrażliwość bardziej ugruntujemy i będzie z tego efekt. Trzeba wspomnieć, że nie są potrzebne tylko gotowe produkty spożywcze o długiej dacie przydatności, makarony, ryże i tak dalej. Są też pewne elementy, które możemy zrobić sami. I tutaj pojawia się kolejny raz wspomniana świeca okopowa. Panie Andrzeju, czym ona jest i jak na dobrą sprawę łatwo można ją stworzyć? Oczywiście ta świeca okopowa to jest w obecnych czasach, kiedy wiemy, jak został sparaliżowany system energetyczny Ukrainy. Z pewnym rozmysłem zrobili to Rosjanie. Jest to czasami jedyne źródło, po pierwsze światła, po drugie ciepła, możliwości rzeczywiście przygotowania nawet jakiegoś prostego posiłku, czy po prostu zagrzania sobie wody, czy herbaty, tak? W związku z tym, mając świadomość, że te potrzeby są oczywiście w okopach, prawda, tam gdzie jest front i tam gdzie w tej chwili trwają walki na terenie Ukrainy, to również takim drugim miejscem, które na pewno te świece okopowe są w stanie wspierać, jest ludność cywilna, tak? Ich potrzeby codzienne. Wiemy na przykład, że w tym momencie na Ukrainie są miejsca, gdzie energii elektrycznej nie ma w ogóle. Im bliżej frontu, można powiedzieć, to tym mniej można, że tak powiem, liczyć na szansę na to, że w ogóle ta energia się pojawi. Mam informację na przykład, jak wygląda to w Lwowie, tak? Czyli oddalonym od frontu, ale tam też jest grafik po prostu, który godzinowo daje szansę na 4, może 8 godzin w ciągu doby na przykład, żeby ten prąd się pojawił. I mieszkańcy
żyją po prostu z takim grafikiem, patrzą sobie po prostu na to i wiedzą, że na przykład w dniu dzisiejszym będziemy mieli energię elektryczną między godziną 20 a 24 i może następnego dnia rano od godziny 4 do 8, jak się uda. 4, może 8 godzin w ciągu doby na przykład. Tak to wygląda, takie są realia. A już za chwilę wrócimy do tematu świecokopowych. Gdzie trafiają i kto może się zaangażować w ich produkcję? Czy jest skomplikowana? To wszystko wyjaśnimy po przerwie. Radio Impuls. Wolontariusze z naszego regionu od początku konfliktu ukraińsko-rosyjskiego angażują się w pomoc dla sąsiadów z Zabuga. Przybiera ona różne formy. Doskonale pamiętamy to, co działo się na parkingu MOP w Markuszowie. Pojawiają się kolejne zbiórki darów dla Ukrainy. Od na przykład koców i śpiworów, przez latarki i opatrunki, przez wszelkie artykuły spożywcze, środki czystości, aż po leki. Jedną z kolejnych rzeczy przekazywanych na sam front walk są świece okopowe. Jak nadal ważna jest ich produkcja, mówi Andrzej Mitruczuk. Początkowo myśleliśmy, że to będzie okres zimowy i właściwie po okresie zimowym będzie można już produkcję skończyć. Okazuje się, że nie. Te potrzeby będą cały czas, bo wiadomo, że kwestia oczywiście, jeśli będzie cieplej, to na pewno będzie tych świec, może, że tak powiem, potrzeba mniej. Natomiast prawda jest taka, że te potrzeby jednak cały czas będą, tak? Ponieważ no, system energetyczny Ukrainy nagle się nie podniesie, prawda, jak za jakimś, można powiedzieć, dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Nie wiadomo, ile ten konflikt potrwa, a widzę, że zaangażowanie jest i tym bardziej to zaangażowanie w produkcję świec, tym bardziej jeszcze nabiera, jak ja to nazywam, rumieńców, jeśli wiemy, że możemy bezpośrednio przekazać te świece, jeśli 2-3 tygodnie na przykład po wyprodukowaniu otrzymuje zdjęcie, gdzie te świece lądują w magazynie bądź lądują w rękach żołnierzy ukraińskich. Robi to naprawdę wrażenie i to też mobilizuje człowieka do tego, żeby kolejne akcje przeprowadzać. Stąd też propozycja uzgodniona tutaj z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych, aby takie warsztaty produkcji świec okopowych zrobić. Oczywiście musimy najpierw zebrać stosowne materiały, o czym mówiliśmy dzisiaj na spotkaniu. No i myślę, że takie warsztaty można będzie zrobić. Cieszę się również, że 24 lutego, czyli równo w rocznicę wybuchu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, udało mi się takie warsztaty przeprowadzić w Klementowicach z młodzieżą ukraińską, gdzie też około 200 świec okopowych zostało wyprodukowanych. Takim wzruszającym momentem było również to, że młodzież wzięła później markery i na tych puszkach pisała życzenia, pisała własne emocje, przelewała na te puszki, życząc oczywiście dobrze tym obrońcom Ukrainy, którzy no, będą z tych świec korzystali. Także warto na pewno się w to włączyć, a sama kwestia produkcji to naprawdę robimy z niczego coś, czyli generalnie potrzebne są puszki, najlepiej o pojemności od około 0,4 do 0,9 litra. Potrzebny jest wosk ze świec, ze zniczy i to w tym momencie o to prosimy, o zbieranie tego prosimy. W tą zbiórkę też włączona jest Fundacja Kazimierz, której siedziba mieści się w Tasiemcu na piętrze przy ulicy Centralnej. Tam też można przynosić te puszki, przynosić wosk. Poprosimy również tutaj na dzisiejszym spotkaniu młodzież, aby również włączyła się w tę akcję. I oprócz oczywiście zbiórki suchej żywności, którą uzgodniliśmy tutaj wcześniej z panem dyrektorem Henrykiem Głosem, również będziemy chcieli przeprowadzać dalsze akcje związane z produkcją świec okopowych. Liczymy na wsparcie i zrozumienie. Zespół Szkół Technicznych prowadzi akcję zbiórki produktów na potrzeby mieszkańców okolic Charkowa. Nasi uczniowie włączyli się w akcję, nauczyciele i rodzice, ale apeluję, jeśli ktoś tutaj z okolic Puław, czy to naszych sąsiadów miałby chęć, żeby jakiś produkt do nas przynieść, jesteśmy otwarci. W każdej chwili szkoła pracuje od 7 do 22. Można przynosić tutaj na portiernie produkty zarówno żywnościowe, jak i jeśli ktoś ma zbędną stearynę, wosk na produkcję tych świec. Serdecznie za wszystkie przyniesione produkty z góry dziękuję i zapraszam do włączenia się w naszą akcję. Dzisiejszymi gośćmi programu Co w Regionie byli Cezary Świedziński, założyciel grupy Pozytywni, Andrzej Mitruczuk, radny powiatu puławskiego i Henryk Głos, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Puławach, gdzie wspólnie się spotkaliśmy. Mateusz Grzegorczyk, do usłyszenia w kolejnym programie na antenie Radia Impuls. Radio Impuls.